Już za chwilę jeden śmiałek stanie przed szansą wygrania całych 100 zł. Aby tego dokonać, będzie musiał odpowiedzieć na niebagatelną liczbę 67 pytań. Czy tego dokona? Tego dowiemy się, oglądając nowy teleturniej. Siódmy poziom. Zaczynamy finał, a w finale zasady są trochę inne niż w poprzednich 6 rundach. Mianowicie, nasz finalista odpowie na 7 pytań. Każde z pytań ma 4 warianty odpowiedzi: A, B, C lub D. Odpowie na 7 pytań, bez względu na to, ile błędów popełni. Z tych pytań będzie dokładnie 7. Tyle, że żeby wygrać zawartość banku, czyli 21,50, przepraszam, 26 zł 50 groszy, czyli tyle je uzbierał na przestrzeni tych 6 rund, nasz zawodnik musi odpowiedzieć na wszystkie 7 prawidłowo. Jeżeli odpowie na mniej, wówczas wygra niższą stawkę. Na pokrótce rzecz ujmując, za jedną prawidłową odpowiedź zapłacimy mu 10 groszy, tak jak było w pierwszej rundzie. Za dwie 20 groszy, za trzy 50 groszy, za cztery złotówkę, za pięć prawidłowych odpowiedzi 2 złote i za sześć 5 złotych. No i siódma odpowiedź dopiero daje mu pełną pulę. Tak więc, czy jesteś gotowy? Jak najbardziej. Przede wszystkim, czy zrozumiałeś zasady finału? No tak. Świetnie. Tak więc możemy zaczynać. Oczywiście, proszę. Pytanie pierwsze. Kogo w serialu u szwagra gra Andrzej Załoga? A. Antka, B. Szwagra, C. Pitbula, czy D. Sąsiada? Andrzej Załoga. Tak. No, ja bym się kierował tym, że to jest właśnie ta jedna z głównych postaci i powiedziałbym, że to jest właśnie szwagier. I to jest prawidłowa odpowiedź. Pierwsza prawidłowa odpowiedź. Pytanie drugie. Ile barwników zawiera kola w przepisie z kanału Kocham Gotować? A. 4, B. 5, C. 6, czy D. 7? Postawię, że 6 barwników. A to prawidłowa odpowiedź na to pytanie to 4. Tak więc, no niestety głównej puli dzisiaj nie wygrasz. Ale możesz maksymalnie zdobyć 5 zł. Pytanie trzecie. Który kraj jest ojczyzną kaczora Dolana? Nie Donalda, tylko Dolana. A. Dania, B. Szwecja, C. Norwegia, czy D. Finlandia? Postawię na Danię. Niestety, Finlandia. Tam powstały te memy, w tamtym kraju. Pytanie czwarte. Który król Polski nie był synem Kazimierza Jagiellończyka? A. Jan Olbracht, B. Aleksander, C. Władysław Warneńczyk, czy D. Zygmunt Stary? Postawię na D. Zygmunt Stary. A to był Władysław Warneńczyk. Władysław Warneńczyk był jego bratem. Tak więc masz 3 złe odpowiedzi, no i w tej chwili na koncie tylko 10 groszy. W tej sytuacji możesz maksymalnie wygrać złotówkę. No cóż, tak to jest gra. Jednemu weźmie, drugiemu da. Lecimy dalej. Pytanie numer 5. W którym województwie przed rokiem 1999 znajdowała się gmina Koziegłowy? A. W katowickim, B. Częstochowskim, C. W opolskim, czy D. Łódzkim? Gmina Koziegłowy. Tak. Postawię na częstochowskie. No to jest prawidłowa odpowiedź. 20 groszy na twoim koncie. Pytanie szóste, przedostatnie. Holenderski gulden został zastąpiony przez euro w roku 2002. Którego nominału wtedy nie było w obiegu? A. 10 guldenów, B. 25 guldenów, C. 250 guldenów, czy D. 500 guldenów? Postawię na 250 guldenów. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to D. 500 guldenów. Pozostałe nominały były. Tak więc szansa maksymalnie na 50 groszy. I ostatnie finałowe pytanie. Właśnie tyle warte. Noc którego dnia to wódy czas w piosence Kantyna Laser zespołu Orbita Dupy? A. Poniedziałkowa, B. Wtorkowa, C. Środowa, czy D. Czwartkowa? Obstawiam odpowiedź środowa. Środowa noc to wódy czas. Wygrałeś 50 groszy w dzisiejszym odcinku. Brawo! Dziękuję Ci za grę. Gratuluję. Oczywiście również dziękuję. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten nowy program. Siódmy poziom.
Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku.